16 kwietnia przypada wspomnienie świętej Marii Bernadety Subiru, dziewicy i zakonnicy. Maria Bernadeta urodziła się 7 stycznia 1844 roku w Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. W 2 dni po urodzeniu otrzymała chrzest. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasła owce. Po 3 latach wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do pierwszej komunii świętej. Wtedy to 11 lutego 1858 roku po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża w pobliżu groty Masabielskiej. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników. W ciągu 5 roku Matka Boża objawiła się świętej 18 razy. Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes. W roku 1862 objawienia te zostały uznane za prawdziwe i potwierdzone przez miejscowego biskupa. W tym samym roku Bernadeta zapadła na ostre zapalenie płuc. Wyzdrowiała, ale wkrótce potem postanowiła wstąpić do zakonu. Chciała się po prostu ukryć, by ujść oczu ciekawskich. Dzięki pośrednictwu biskupa z Nevers wstąpiła tamże do sióstr od miłości i nauczania chrześcijańskiego. Pożegnała się więc z rodziną i z ukochaną grotą masabielską. Schorowanej powierzono funkcję infirmerki i zakrystianki. Dopiero 22 września 1878 roku złożyła śluby wieczyste. Zmarła 5 roku później, 16 kwietnia 1879 roku, mając zaledwie 35 lat. Kościół nie wyniósł Bernadety na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi, ale ze względu na osobistą świętość Bernadety. Wiele cierpiała z powodu astmy, doświadczały ją także bardzo siostry, gdyż znacznie różniła się od nich wykształceniem i prostymi obyczajami. Sławna w świecie, w klasztorze chciała być ostatnią i cieszyła się z wszelkich upokorzeń. Zwykła powtarzać: „O Jezu, daj mi swój krzyż. Skoro nie mogę przelać swojej krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia”. Na najwyższą pochwałę zasługuje to, że podczas gdy Lourdes i jej imię było na ustach całego świata, kiedy tysięczne tłumy codziennie nawiedzały te święte miejsce, sama Bernadeta żyła w ukryciu. Nie dawała żadnych wywiadów, uważając po prostu, że jej misja się skończyła, a rozpoczęła swoją misję Matka Boża. W czasie procesu kanonizacyjnego w roku 1919 stwierdzono, że ciało Bernadety mimo upływu czasu pozostało nienaruszone. Papież Pius XI w roku świętym 1925 ogłosił Marię Bernadetę błogosławioną w obecności ostatniego z jej braci. A w kolejnym jubileuszu, w roku 1933, zaliczył ją uroczyście w poczet świętych. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawco, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Bernadety, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.